Witam bardzo serdecznie, jak tam panu mija dzień? A bardzo dobrze. No i się cieszę. Prawie wygrałem. Prawie? Tak. A ile przewaliłeś? 1000. O kurde. Jak ktoś będzie wjeździał, to mogę cię przejechać. Dziewczynko, mam pytanie. Mam pytanie. To chodź na chwilę na bagu, tutaj za dużo krzyków jest, co? Idę. Bo my tutaj z kolegą, tym, o, kolegą, nagrywamy program, wiem co jem i słucham i zadawamy losowym przechodniom trzy pytania w moim programie, które wrzucam później na YouTube. Czy chciałabyś... Czy jakieś łatwe? Tak, tak, będą łatwe pytania. To będą tylko takie pytania... To mogę iść. Dobrze, to zapraszam za... Tutaj pójdziemy pod ścianę, żeby ładnie wyglądało, ładne tło było. Jak... Dobra. Dobra, 3, 2, 1, zaczynamy. Witam w moim programie, wiem co jem i słucham. Dzisiaj z nami, możesz się przedstawić. Śkaj Kojnej. Tak, witam bardzo serdecznie. W tym programie zadamy 3 pytania właśnie tej dziewczynce. Zaczynamy od pierwszego. Czy słuchasz muzyki przed snem? Bardzo często słucham muzyki. Przed snem też, tata mi puścia kołysanki. Okej, okej. Drugie pytanie. Jaki gatunek muzyki najbardziej lubisz słuchać? Ja lubię muzykę, no, dziecięcą. Okej, okej. I ostatnie pytanie. Jakie jedzenie typu fast food z McDonalda lubisz najbardziej jeść? Frytki, cheeseburger bez cebuli i bez musztardy i cola zero. Okej. To było wszystko w naszym programie. Do zobaczenia następnym razem. Siema. I teraz ostatnie pytanie. Jakie kości najbardziej lubisz jeść? Ludzkie kości, dobra, to się wytnie najwyżej. Więc stoimy, prowadzimy. Przybiję się opona, przyznaj się. No ja przyznaję się. No ty przybijesz opona, on przyznał się, przyznał się. Kapusz, inaczej szyi środka. Dobrze, to proszę tam za tą linię, żeby pan w kadr nie wchodził. Chyba, a że... gdzieś będzie do oglądania, czy nie? Tak, na kanale YouTube. Mogę panu na kartce napisać, jeżeli pan chce. Tak? Napisać panu na kartce nazwę? No dawaj, dawaj. Dobrze. Tu na kartce już panu dałem. Dobra, dobra, obczajmy. Dobra, to panowie będą we dwóch odpowiadać, tak? Dobrze, rozumiem. 3, 2, 1. Witam ponownie w moim programie. Wiem co jem i słucham. Dzisiaj mamy dwóch gości, dwóch medyków. Możecie się przedstawić. 125 Scott. Okej, więc zaczynamy od pytań. Pierwsze pytanie. Czy słuchają państwo piosenki przed snem? Oczywiście. Ona powoduje, że łatwiej mi się zasypia. Przynajmniej na pewno. Nie lubię słuchać. Znaczy, jestem w stanie zasnąć dźwiękami z ciszy, ale jak jest muzyka, jest jakoś jakieś milej mi zasnąć, nie wiem. Rozumiem, rozumiem, bardzo super. To drugie pytanie. Jakiego gatunku muzyki państwo słuchają? Głównie słucham muzyki rockowej. Jestem strasznie sentymentalny do starych piosenek. Więc ja na przykład słucham takich zespołów rockowych jak Metallica, AC/DC. Nie przepadam na przykład za niemieckimi zespołami, bo są moim zdaniem zbyt agresywne, bo też pod metal podchodzi. Że jak jest na przykład muzyka hard rockowa, to też jest zbyt ostra dla mnie. Rozumiem, rozumiem. To może przejdziemy już do ostatniego pytania, trochę z innej beczki. Jaki jest państwa ulubiony gatunek jedzenia z fast food z McDonalda? Z McDonalda? To mogę powiedzieć na przykład, że jestem ciekaw, jeśli ktoś by był w stanie się jakieś wypowiedzieć. Co wy widzicie w McDrwalu, czy jak to się mówiło? Tak, McDrwal, no drwal, tak. Polish language is not good. Że jakby ten... Nie wiem, coś wszyscy go lubią, ale mi coś w nim nie siadło. Jest jakby, nie wiem. Tak, bo albo ludzie go kochają, albo nienawidzą, bo tam ten tak, ser ja taki... Tak, ja uwielbiam ten grillowany ser, jaki jest, nie? Tak, tak. On się chyba tak nazywa, grillowany ser. Nie pamiętam, jak się nazywa ten burger, ale on jest tak, to on tak oddaje. Tak, tak, w Drwalu, mordo. Nie w Drwalu, ten drugi. Maestro. No Maestro, właśnie, Maestro. Maestro jest dojebane, to się muszę zgodzić. Mi się podoba jeszcze ten z Cheddarem, co jest. Jest też pyszny. Uwielbiam go jeszcze. Cheddar. Jeśli chodzi o ten zestawy śniadaniowe, to strasznie uwielbiam dania z jajkiem. Na przykład są te McMuffiny, albo te... McWrapy właśnie z jajkiem. I bekonem. Bekon obowiązkowo zawsze, wszędzie. No, rozumiem. To chcecie na koniec jeszcze kogoś pozdrowić? Ja bym chciał pozdrowić, ochuj, dużo będzie. To powiem w skrócie. Cały IMS. Top dokładnie. Ja chciałbym pozdrowić cały IMS, dokładnie, top 1. Tak jak mój kolega powiedział z pracy. Ale też chciałbym pozdrowić rodzinę Rivero z Ventil Customs.
Chciałbym pozdrowić panów z BCSO, których po prostu kocham. Których kolegów z LSSD. I groszków. Misiaczki kochane. Pozdrawiam, bo też oddają. Jebać klipsów. Dobrze, dobrze, dziękujemy. Jeszcze mam tylko pytanie takie, czy moglibyśmy sobie zrobić takie grupowe zdjęcie, dużo ludzi tutaj zawołać? Oczywiście, czekajcie, zaraz ich zwołam. Dobrze. 05 do jednostek na szpitalu z IMS, mogę was prosić, żeście podeszli po... powiedzmy na dach, chodźcie. Ty będziesz się pierdalał? Tak. Bardzo przepraszam za problemy, państwo. Szybko, szybko zdjęcie, bo mamy backupa, szybko zdjęcie. Musimy jechać na zgłoszenia. Dobra, wszyscy. Puść mnie, chuju. Dobrze, tylko z przodu stanę. Szybko, już dupę. Kurwa, ale Sancho wkurwiony będzie. O, będzie we wkurwiony. Dobra, już, będzie, dziękuję tak. Bardzo. Jeszcze, dobra, super. Dobra, Itan jeden, Itan jadę z tobą. Ja lecę. A ja lecę z... Nie, skurwa. Nie pierdol nawet tak. Dobra, to dzięki. No. Oj, nie no. Jesteśmy drzwi. Drzwi żeś mi urwał. Ale wehikuł, ty daj się karnąć. Masz. Jasne. Cześć. Kurwa, jak premium. Premium auto! Co w tym premium chcesz? Kradzione, to jest kradzione auto. Tam na zewnątrz wybieg! O kurwa! O! Tam... O ty kurwa! O mi gola, pupa! Kurwa, mniej więcej tak tygodniowo, tak tygodniowo. Oż ty kurwa, hono mi tu. Na kopie do dupy kowboj. Teraz mi skapisałem. Medykos. Ten cowboy ma coś nie po kolei w głowie. Weź go może na oddział psychiatryczny. Pan. Stanie pani obok mnie? Zawsze mogę zrobić coś takiego, czekaj. Nie no, co ty piszesz? Co? Weź to usuń. Dlaczego? No, kurwa, nie, męże. Dobra. Może pani podać numer, to może na jakąś dobra, kawę pójdziemy. Dobra, nie. SMS-a ci wyślę. Zrobi pani ze mną zdjęcie? Nie. Dlaczego? Nie. Dlaczego? Co ty mi to wysyła? Już pan jedno zrobił, wystarczy. Nawet dwa. Potknąłem się, przepraszam. Oj kurwa. Przepraszam, mogę dać apteczkę. Ej, wstawiłem z wami zdjęcie na Twitterka, możecie zobaczyć, co? Rozkurujecie teraz, nie odwracaj się, jeżeli to zrobisz, zostaje to pozorowane jako napaść na funkcjonariusza, zrozumieć? Jak co zrobię? Miej się nie odwracać. No nie usłyszałem.